Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rzeczywiście mówienie na temat seksualności, a już dokładniej na temat współżycia, jest trudne, bo każdy z nas ma trochę inną wrażliwość, trochę inne, a nie wiem, urazy, zawinione i niezawinione punkty wrażliwości. I dlatego widzimy, różni, jak różni ludzie mówią na temat tak intymny, tak ważny. Tematy właściwie powinno się rozważać twarzą w twarz, przy przyćmionym świetle, z takim no, lekkim przeproszeniem, żebym czegoś nie dotknął, czegoś nie wyraził. Jedni robią z tego zabawę, nieraz bardzo efektowną zabawę, prawda? Tylko pytanie, czy tak należy. Inni starają się instruktaż, wy koniecznie musicie to, to i tamto. Też nie wolno tak mówić, bo to jest sprawa bardzo indywidualna. Można oczywiście przekazywać ogólne prawdy. Można podpowiadać, co komu pomogło, co jest zagrożeniem. Natomiast nie wolno narzucać małżonkom, co oni w tej dziedzinie muszą. Można ostrzegać, zapraszać, podpowiadać. Takim wzorem dla mnie mówienie na temat seksualności był już świętej pamięci ojciec Karol Majster. On u nas na studium rodziny w Poznaniu miał 30-godzinny wykład na temat seksualności. No, naprawdę sporo. I wprowadzenie na pierwszym wykładzie wyglądało mniej więcej tak. Drodzy Państwo, wchodzimy na bardzo delikatny teren, który każdy może rozumieć inaczej, każdy może mieć jakieś obawy, lęki z tym związane, właśnie wszyscy jakieś mamy. Ja nie chciałbym nikogo urazić. Będę mówił o rzeczach bardzo bezpośrednich, konkretnych, ale nie chciałbym nikogo urazić. Więc gdyby moje jakiekolwiek sformułowanie kogokolwiek dotknęło, wydawało się niestosowne, nieprzyzwoite, to proszę mi o tym koniecznie powiedzieć. Tak zaczynał mówienie o seksualności ojciec Karol Majster. Koniecznie proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę nikogo urazić. Prawda? A mówił rzeczy, nawet bym powiedział dosadnie, jednoznacznie, nazywał po imieniu. A jednak w takim jest potrzeba takiego wyciszenia. Na to, że my tutaj, już wczoraj parę rzeczy padło, dzisiaj pójdziemy znacznie dalej w tą intymność i jutro jeszcze dalej. I właśnie, żeby móc tak mówić w tak dużym gronie, to jest potrzebne takie, że tak powiem, konwencja, umowa obopólna. I ja nie powiem więcej, niż wy przyzwalacie. Przecież widać zniesmaczenie na twarzach w jakiś sposób albo jakiegoś terenu zbyt daleko się dotyka. Akurat tutaj doświadczenie z tego terenu mam takie, że tu to przyzwolenie daleko idzie. Więc możemy mówić o rzeczach bardzo delikatnych. Prawda? Wczoraj już powiedzieliśmy rzecz bardzo ważną, że tak naprawdę mężczyzna musi sam siebie wdrożyć w to, żeby chciał budować relacje. Żeby z tego nastawienia swojego na akcję, na działanie, na jakąś aktywność przejść, uwierzyć, że potrzebuje on sam dla swojego szczęścia relacji i że w tej seksualności, która nas będzie tak pociąga właśnie tą aktywnością, tym, co się dzieje, żebyśmy się nauczyli szukać czegoś innego, czego my potrzebujemy, a nie mamy tego tak w sobie wprost rozpoznanego nawet. Ja czasem mówię, przypomnę to słowo, że celem małżeństwa wspólnego to się przez budowę komunii osób. Jak mówimy o narzędziu, które może być niesamowicie ważne w budowie tej komunii osób. Niestety w obie strony. Bo to nie jest tak, jak mówi świat, że para się pokłóciła, potem wskoczyła do łóżka i po chwili już wszystko było dobrze. Prawda? To wskoczenie do łóżka w chwili niepojednania może ich bardzo od siebie oddalić, rozdrażnić, właśnie wygenerować jeszcze większy ból głowy u żony, bo warunki dla niej były nie do przyjęcia, ale zgodziła się pod jego presją. Prawda? Więc my mężczyźni potrzebujemy również pewnego, chcę powiedzieć instruktażu, ale pewnej informacji od strony żony.
każdy od swojej, tak? Bo ona na coś szczególnego może być uwrażliwiona. Ale żeby w nas, mężczyzna, powstała idea, że my musimy się wysilić, żeby ten teren pięknie zagospodarować, żeby on mógł rzeczywiście w naszym małżeństwie pięknie owocować. Że będziemy się kierowali, w cudzysłowie, męską intuicją, to wszystko spaprzemy. Będziemy narzucali męskie pomysły, to wszystko spaprzemy. A więc myślę, że to jest najważniejsze, że mężczyzna uwierzył, że on w tej dziedzinie musi się czegoś nauczyć. I to nie ze świata, który go uczy technik i pozycji, bo na tym się koncentruje świat, technik stymulacji, tylko ma się nauczyć podejścia do ukochanej osoby z taką delikatnością, taką czułością, taką serdecznością, żeby ona w niczym nie czuła się zraniona, już nie chcę powiedzieć użyta. Bardzo często słyszę to określenie na ustach żon, które czują się upokorzone przez akt seksualny. Małżeński. W wiernym małżeństwie. Takich, jakich słów potrafią użyć kobiety na określenie tego, jak się czują, to ja tu nawet nie zacytuję. Aż do określeń rynsztokowych, prawda? Jak się, i one mówią szczerze, jak się czują. A przecież nie taki był zamysł męża. One nie zdają sobie sprawy, że ona go czegoś tam nie nauczyła, ona przed czymś go nie ostrzegła, nie uchroniła. Ona sama się zgodziła na jakieś zachowania złe, które potem ją coraz bardziej bolą, bo myślała, że tak, że ona musi, prawda? To niedogadanie w wymiarze intymnym jest szczególne, tak jak my w ogóle nie umiemy rozmawiać. W naszej kulturze tak to jest. Nie umiemy słuchać w szczególności, z uwagą, nie przerywając sobie, nie narzucając swojej woli. Tak w dziedzinie intymnej jeszcze mniej umiemy się dogadywać. I niestety świat nam tutaj próbuje to jeszcze bardziej pogmatwać i poniszczyć. Ja często mówię do mężczyzn, że nie wiem, ile masz już firm założonych, splajtowanych ze względów taktycznych czy innych, jakie inne planujesz. No mężczyźni dzisiaj rozgarnięci często mają jakieś takie pomysły. No i dobrze, bo aktywność męska jest bardzo dobra dla świata. Tylko jeszcze jedną firmę proponuję, żony niech się nie przerażają. Założenie jeszcze jednej firmy mężczyznom proponuję. Firmy, która się nazywa Moja Rodzina. I podstawowym, naczelnym miernikiem funkcjonowania tej firmy, nie ma żadnych finansowych przełożeń, podstawowym miernikiem dobrego funkcjonowania tej firmy, pierwszym naczelnym jest subiektywne odczucie żony, że jest kochana. I wierzcie panie, że to dla nas nie jest proste. Subiektywne odczucie żony, że jest kochana. A za chwilę relacja z żoną i trudna relacja z dziećmi, poczynając od malutkich, które są dla nas zupełnie nieatrakcyjne. Dziecko, które nie gada, ryczy bez powodu. I teraz dać się wdrożyć w tą relację z małym dzieckiem, na przykład poprzez kompanię, poprzez jakieś tam różne czynności, nawet pielęgnacyjne. To jest wielką mądrością. Bo mnie to nie porywa, ja bym wtedy chciał dom kolejny zbudować w rodzinie, prawda? Albo coś tam. A tutaj tam kruszynę mam brać w ręce. Ale wiedząc, że ja muszę nawiązać relacje z tym dzieckiem, to jest funkcjonowanie mojej firmy. Bo to dziecko, jak ja nie nawiążę teraz relacji, to ono za 15 lat się zbuntuje i wyjdzie z domu, odejdzie od Boga, od wszystkich wartości domu rodzinnego. Jeżeli ja, ojciec, nie nawiążę z nim relacji. Myślę, że oni tego nie wiedzą. Ostatnio w poradni mężczyzna przyszli smutni, bo trójka dzieci, cała trójka odeszła od kościoła, cała trójka pobałaganiła sobie życie, tam dwudziestokilkolatki wszystko. Już nikt nie mieszkał, wszyscy mieli swoich partnerów, ale nikt nie żył w małżeństwie, prawda, to cała trójka dzieci. Oni tacy podłamani przyszli i no próbują, co oni mogą zrobić. No, dyrektywnie już tym dzieciom nic tam nie nakażą, nie wyprowadzą ich z tych mądrymi radami, co mogą robić, no oczywiście modlić się, ale coś jeszcze może się uda zrobić. No i w pewnym momencie ten mężczyzna, myślę, że bardzo szczerze, ale gdzieś tam tak się jakoś poruszył i w końcu powiedział takim twardym głosem, no to, bo to przez ciebie te dzieci nam się pogubiły, to ty je wychowywałaś, ja cię do wychowania nie mieszałem. To taka niedola, tak? Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. On mówił szczerze.
Oni się podzielili. On zarabia pieniądze, ona wychowuje dzieci. I wiele małżeństw tak robi. Myślę, nie są świadomi swojej roli. I w tej firmie, w której mamy budować przede wszystkim relacje, w czym, uwierzcie Panie, my jesteśmy kiepscy w budowaniu relacji. Nas Pan Bóg nie obdarzył takimi darami, jak wy, to już mówiliśmy wczoraj. I my w tej firmie musimy szukać pomocy specjalisty. W każdej firmie zatrudniamy specjalistów, choćby do księgowości, tak? A tu potrzebujemy specjalisty od relacji. I mianujemy żonę głównym specjalistą od relacji międzyludzkich. Jest wielka mądrość. I się słuchamy. Się słuchamy żony. Ona mówi, że ja mam jej mówić 5 razy dziennie, że ją kocham. No dobra, no będę mówił. Nie wiem dlaczego, to jest głupota zupełnie. Ale skoro ona tak mówi, ekspert od relacji, i jest to prawda, to ja to będę robił nie dlatego, że mam taką potrzebę, dlatego wiem, że to jest dobre, bo ona się na tym zna. Tak na marginesie panie mówią z zupełnie innego motywu i my z innego. Panie mówią dlatego, że coś je porusza emocjonalnie, a my mówimy dlatego, żeby przekazać informacje. Wybaczcie, Panie, ale w jakim celu facet, który żonie powiedział przed ślubem, że ją kocha, ma jej 5 razy dziennie powtarzać nową informację, że ją kocha? Przecież on tego nie odwołał. Nie ma racjonalnego powodu, nie ma. Natomiast mądrościowy powód jest, bo to, tym mówiąc to, zgodnie z prawdą, nie spełniam swojej potrzeby, bo takiej nie mam, ale spełniam jej potrzebę słyszenia, że jest kochana. Bardzo ważne narzędzie budowania relacji. I okazuje się, że ta relacja w codzienności, to dla nas mężczyzn też jest zupełnie jakby obca, świat nam w tym nie pomaga, żeby to poznać, że ta relacja w codzienności, to czucie się kochaną przez żonę w sposób bezpośredni, zupełnie bezpośredni przekłada się na relację intymną. Mężczyzna jest gotów całkowicie oderwać relację intymną od relacji w codzienności, tak? Wrzeszczy przez cały dzień na żonę, a wieczorem ciągnie ją do łóżka. I oskarża o to, że ona jest nienormalna, bo nie chce, tak? Nie ma na to wielkiej ochoty. Chociażby tyle. A więc jesteśmy na terenie rzeczywiście bardzo, bardzo delikatnym i jest potrzebna pewna wiedza. Jest potrzebna pewna wiedza, zwłaszcza nam, mężczyznom, bo kobiety tej intuicji mają więcej. Natomiast nam jest potrzebna pewna wiedza również o roli mężczyzny. Jaką my rolę mamy odegrać w małżeństwie, w rodzinie i w tej sferze intymnej? Jaką rolę mamy do odegrania? Nie mówię rola w sensie teatralnym, tylko zadanie, jakie mamy do spełnienia. I tutaj świat podpada koszmarne mężczyznom wizje męskości, czy tam o Piotrusiu Panu, czy tam Playboyu, czy Macho, czy nie wiadomo. Koszmarne. A wielu mężczyzn tymi wizjami, ja jeszcze najkoszmarniejszy singielek. Szukanie szczęścia przez doznania, zabawy, atrakcje, bez relacji, bez miłości, to zupełnie pomylony pomysł, prawda? Bardzo wielu tą drugą idzie i gromadząc przyjemności, twierdzą, że są szczęśliwi. Nawet nie wiedzą, jak bardzo są nieszczęśliwi, prawda? I teraz rolę mężczyzny określa wzorzec jakiś. Jest na szczęście wzorzec dobry, chciałoby się powiedzieć nieomylny. Ten nakreślił Jan Paweł II w Atrocity Fanelis Consortium 1981 rok. Zobaczcie, ile to już lat upłynęło. Szkoda, że księży nie ma, bo bym, ale powiem bez nich, może dotrze. Może któryś posłucha gdzieś tam jakiegoś nagrania. Przez te 30 ponad lat jeden raz słyszałem z ambony odniesienie się do wzorca męskości Jana Pawła II. Jeden, jedyny raz, a bywam w kościele czasem. Nie tak rzadko. Prawda? Czyli moim zdaniem, my znamy to zdanie, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę i to nie jest hasełko, tylko to jest konkret. Jeżeli zniszczą nam rodzinę, to zniszczony będzie teren wychowania człowieka do wartości, a tym samym ludzkość zniknie po prostu, ulegnie samozagładzie. I w tej przyszłości przez rodzinę jest ukryte jeszcze jakby drugie, trzecie dno. A przyszłość rodziny oczywiście idzie przez jakość, wierność, trwałość i dzietność małżeństw. A najbardziej, choć kobiety też to potrafią, to jednak najbardziej zniszczyć małżeństwo, więzi może mężczyzna. Także mężczyzna jest kluczową postacią w ratowaniu świata.
kluczową postacią w ratowaniu rodziny, kluczową postacią w ratowaniu dzieci przed zagubieniem w świecie, my sobie tego nie zdajemy sprawy. I do tego facet, który jest do tego nieprzystosowany, bo on umie rąbać drewno, prawda? No to się musi nauczyć. To się, nie ma innego wyjścia, musimy się wszyscy uczyć. A pierwszym punktem nauki to jest wzorzec. Musimy wiedzieć po punkcie, co do nas należy i wtedy możemy się uczyć, podejmować jakieś czyny konkretne, które będą wdrażać te kolejne punkty. W czterech punktach Jan Paweł to załatwia. Pierwszym słowem kluczem jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność, bardzo ciekawie to formułuje, za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Czy to jest rozwój człowieka? Rozwój człowieka to jest wzrost do świętości, mówiąc w skrócie. Wzrost do pełnego panowania nad sobą, do rozpoznania rozumem, co jest dobre i wypełnieniem wolą tego, co jest dobre. To jest świętość, wolność wewnętrzna i wtedy dopiero może dysponować sobą w miłości, bezinteresowny dar siebie samego. Może siebie dać, skoro siebie posiada, bo jak się nie posiada, to nie może siebie dać. I my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby wszyscy w rodzinie zmierzali, mieli sprawiedliwe warunki wzrostu do świętości. On sam, żona i wszystkie dzieci. I poprzez co ma zapewnić te sprawiedliwe warunki? Poprzez wypełnienie czterech funkcji. Tutaj bliżej zajmiemy się pierwszą. Myślę, że nie przez przypadek wymieniona jako pierwsza. Pierwsza funkcja mężczyzny, wymieniona przez Jana Pawła II, naszego wielkiego, świętego rodaka, z udziałem, asystencją Ducha Świętego, bo taką się przypisuje dokumentom Stolicy Apostolskiej. Więc to nie jest tam pomysł kogoś, tylko to jest naprawdę ważne. Ważne dla nas wszystkich. Wiarygodne. Pierwsza funkcja, odpowiedzialność za życie poczęte. Wymienimy pozostałe dla porządku. Druga to jest udział w wychowaniu. A więc podział, ja zarabiam pieniądze, ty wychowujesz dzieci, jest niedopuszczalny. Mężczyzna, który na taki podział się zgodzi, albo taki zaproponuje, jest dysfunkcyjnym, bo nie wypełnia funkcji wychowania. Jest dysfunkcyjny, nazywają rzeczy po imieniu. Trzecia funkcja, praca zawodowa, tu się prostujemy i ucieszymy, bo tutaj nawet w niedzielę pracujemy, ale Jan Paweł II przewidział tą reakcję i po przecinku napisał: służąca rodzinie, a nie niszcząca jej. Naczelna jest rodzina, a praca ma być dla rodziny. Ale drogie panie, macie w tym udział duży, że mężczyźni uciekają do pracy, bo tylko tam znajdują satysfakcję. A w rodzinie są nie dojdę, skończona nie dojdę. Jakby byli przez coś, to nie dojdą, to by zajął drugie miejsce. Dlaczego drugie? Bo taka nie dojda jesteś, prawda? Takie mają atrakcje w rodzinie mężczyźni dość powszechnie. No to się nie dziwmy, że szukają do jakiegoś spełnienia tam, gdzie są dobrzy, w walce z materią, prawda? Ta pułapka jest ogromna i bez obu mądrych, dobrze uświadomionych obu stron, żony i męża, nie przeskoczy się tego, wpadnie się w tą pułapkę. A więc praca zawodowa dla rodziny. Największym, panowie, największym terenem satysfakcji naszej życiowej ma być rodzina. Przy nie wiem jak cudownych aktywnościach zewnętrznych, jak fascynujących, pierwszy ma być rodzina. I zobaczycie z czasem, mówię to z pozycji już dziadka, że los małżeństwa, los dzieci, wybory dzieci, drogi życiowe dzieci staną się ważniejsze niż te wszystkie atrakcje, przedsiębiorstwa, nie wiadomo jakie jeszcze, przedsięwzięcia. Jeżeli jedno dziecko pójdzie na manowce, to zdobycie wszystkich 8-tysięczników zimą w ogóle nie będzie miało żadnego znaczenia. Bo to jedno dziecko, które się zagubiło, będzie ważniejsze. Pastor zasuwa za jedną owcą, a ma 99. To jest podpowiedź również dla nas mężczyzn. Nie możemy nikogo zgubić. Wszyscy mają mieć sprawiedliwe warunki wzrostu. A więc praca zawodowa musi być skanalizowana. Owszem, pięknie jak jest dobra, pięknie jak jest pożyteczna. Uwaga, praca zawodowa nie może być niegodziwa. Nie wolno w niegodziwy sposób zarabiać na swoją rodzinę. Nawet na uczciwy byt rodziny. Na czyjejś krzywdzie na przykład, prawda? No już tak biorę taki no ciężką artylerię, handel bronią, tak, dostarczanie biedakom, którzy się będą mordować. Można gigantyczne pieniądze na tym robić. Pytanie, czy wolno? Na oszustwach finansowych można robić pieniądze. Można nabierać ludzi na jakieś tam nie wiadomo jakie pieniądze, żeby wpłacili, obiecując złote góry, potem ich po prostu okraść. Nie wolno w ten sposób utrzymywać rodziny. Miałem taki przykład chłopaka, który wyjechał do Irlandii, farmaceuta z zawodu.
pracuje, rodzina tam utrzymuje rodzinę, a dorywczo pracuje, różne zmienia. Ma ofertę pracy w zawodzie. Ale on nie chce uczestniczyć w produkcji środków poronnych, a w takiej fabryce by był. Jego ojciec, porządny katolik, spotykam, już staruszek w tej chwili, spotykam go w jakiejś tam kolejce przy zatwieniu i się żali, że ten syn taki niemądry, że mógł mieć tak dobrą, dobrze płatną pracę, a on jakieś dorywcze. Nie zdążyłem mu powiedzieć, bo akurat jego kolejka przyszła i odszedł, że powinien być dumny z syna, że ma taką pokusę. Do ostatniego bytu nie chciał budzić rąk uczestnictwem w takiej działalności, prawda? Powinien być dumny z syna. On ubolewał, mój porządny katolik, nawet sztandarowy katolik w parafii taki. I od baldachimu, i od stowarzyszeń, i od wszystkiego. Gdzieś te nasze refleksje za płytko sięgają. Za bardzo daliśmy się zdominować tym patrzeniem, że praca zawodowa to pieniądze i tylko to. Nie. Praca zawodowa służąca rodzinie, niszcząca. Jeżeli praca zawodowa degraduje moralnie ojca, to ona nie służy rodzinie. Ona będzie pośrednio niszczyć rodzinę, oczywiście. I czwarta funkcja, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Ja gotowy jestem twierdzić, że jeżeli dziecko widzi ojca, który klęka przed krzyżem, to żaden nawet najsprawniejszy agitator, zwłaszcza widzi, jak ty ma 3 latka, kiedy ojciec jest wówczas Bogiem, ojciec jest wszystkim, tata wszystko potrafi, mój tata jest silny, szklanka się zbiła, tata naprawi, bo tata jest silny, wszystko. To jest cudowny okres przy małych dzieciach, kiedy jesteśmy bohaterami. I ten tata tak wszechpotężny klęka przed krzyżem. Nikt temu dziecku nie powie, że tego kogoś nie ma, przed kim tata klęka. Nie da sobie powiedzieć, do końca życia może mu nikt tego nie powie. A my mówimy, a dzieci małe nic nie rozumieją. Na razie będę pracował tam 10 lat za granicą, potem jak dzieci dorosną, to do nich wrócę. Uwaga. Bo możemy przegapić, tak? I teraz powróćmy do tego... Znaczy tata generalnie ma dawać przykład życia zgodnie z przykazaniami. Swoim życiem. Nie pouczać. Pamiętaj, ważniejsze jest być niż mieć, tak? A potem znika, nie ma go dniami, godzinami, tygodniami, bo zarabia już nie na byt rodziny, czy lekarstwa dla chorego dziecka, tylko zarabia na swoje gadżety, coraz to bardziej takie nobilitujące w oczach świata, prawda? A więc te 4 funkcje, ale wracamy tylko do pierwszej. Odpowiedzialność za życie poczęte. Jeżeli mówimy odpowiedzialność, to już w tym momencie to się ogniskuje na człowieku. Tylko człowiek może być odpowiedzialny, bo do odpowiedzialności potrzeba rozumu i woli. Rozum dla rozpoznania i wola dla wypełnienia. Jeżeli mężczyzna ma być odpowiedzialny za życie poczęte swoich dzieci, nie tylko swoich, ale swoich w pierwszym rzędzie, kapłan też jest odpowiedzialny za życie poczęte wszystkich parafian, biskup za wszystkich diecezjan, papież za cały Kościół. Ojciec jest odpowiedzialny za życie poczęte. Napisałem taką książeczkę Mężczyzna od A do Z. Nie chciałem jej pisać. Wydawca mnie wymusił, tak mnie tam długo męczył, że w końcu napisałem. Książkę się pisało łatwo, bo są hasła alfabetyczne. Każdą literę 3-4 hasła. I no i tam pisałem z doskoku, dorywczo, nie musiałem trzymać ciągu logicznego, nie musiałem mieć planu, tylko na hasełka różne sobie tam. Nie musiałem pilnować, że tam nie było powtórzeń za dużo. I to się jakoś tam napisało, ta książka. Wysyłałem kolejne odcinki, oni to obrabiali jakoś trochę, znaczy ja się przy obróbce zgadzam na przecinki i interpunkcje, bo nawet jak używam słów, których nie ma, to chcę używać. Tak? Na przykład lubię używać słowa szczęściodajny, szczęściorodny, nie ma takich słów w języku polskim, ale ja sobie używam i jest czytelne, zrozumiałe, więc mam prawo, tak? I dostałem drugą gotową, złożoną książkę i padłem na pysk. Czytam pierwsze hasło. Ja tych haseł w układzie alfabetycznym nigdy nie widziałem. Wysyłałem, tak jak powiedziałem, na wyrywki. Czytam pierwsze hasło, pierwsze zdanie. A, B, O, R, C, I, A. Aborcja jest wielką tragedią dziecka, kobiety, mężczyzny. Największą ofiarą aborcji, często zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy i zupełnie nieświadomy tego, mężczyzna. Totalne sprzeniewierzenie swojej funkcji w świecie. On ma być obrońcą, odpowiedzialny za życie poczęte. On jest agresorem, wykonawcą pośrednio
zabójstwa własnego dziecka. Żadna kobieta by tego nie zrobiła, gdyby w obronie dziecka stanął mężczyzna, ojciec dziecka. Żadna by tego nie zrobiła. Jest tak sprzeczne z naturą. A w desperacji zostawiona sama, przy szalejących hormonach, wiadomo, w tych pierwszych trzech miesiącach te hormony tam narastają niesamowicie, ona każdy głupstwo może zrobić. Kobieta będąca w takiej trudnej sytuacji może w ciągu jednego dnia, nie przesadzam, 10 razy w ciągu dnia zmienić decyzję o tym, czy to dziecko urodzi, czy nie, w zależności od tego, z kim rozmawia. Myślę, jest po to potrzebny, żeby dać stabilizację psychiczną. Nawet gdy ona przeżywa jakieś wielkie, wielkie trudności. A ja w poradni często widzę, że największym zagrożeniem psychicznym dla żony jest mąż. Chyba jak męża nie ma w domu, wyjdzie na delegację, jest taki spokój, cisza, wszystko idzie dobrze, wraca, to wszyscy chowają się po kątach, wszyscy drżą, co za chwilę się stanie. Ostoja psychiczna dla rodziny, prawda? Sprawiedliwy rozwój wzrostu. Czyli zobaczmy, dzisiaj proponujemy tą duchową adopcję. Ja może jestem naiwny, ale myślę, że nie do końca. Ja wierzę, że chłopak, który podejmie duchową adopcję za jakieś, nie swoje dziecko, jakieś gdzieś w świecie, nie wiadomo, tylko Panu Bogu znane, i przez 9 miesięcy codziennie w intencji tego dziecka tą dziesiątkę różańca odmówi. Ja mam takie, to jest jakiś czyn, który gdzieś wchodzi w środek. Ja mam takie przekonanie, że ten chłopak, gdy stanie w sytuacji, gdzie poczynie się dziecko zupełnie niezamierzone, zupełnie niezaplanowane, przez jakieś tam nieroztropne działanie, że on nie targnie się na życie swojego dziecka. Czyli duchowa adopcja jest taką szkołą męskiej odpowiedzialności. I namawiam, żeby nawet synków kilkuletnich, my byliśmy przerażeni, jak nasza Marysia w roku komunii powiedziała, że ona też chce podjąć duchową adopcję. No gdzie? 9 lat miała chyba. Jakoś chyba rok się nie zgodziliśmy. Chyba miała 10, jak podjechała po raz pierwszy. Następne dzieci, Jasiu 2 lata młodszy, Ula 4 lata młodszy od Marysi. W następnym roku Marysia podjęła. Przypilnowaliśmy, zresztą bardzo była sama też aktywna w tym pilnowaniu, bardzo się przejęła odpowiedzialnością za to dziecko. A w następnym roku Jasiu, wówczas 9-letni. Nie, chyba tak. I Ula 7-letnia. One też chcą. A? I jestem przekonany, że to był bardzo ważny element wychowania do odpowiedzialności również tego chłopaka, tego Janka naszego. Prawda? No nie takie rzeczy się proponuje dzisiaj chłopakom. Prawda? Warto, bo to jest czyn, który na pewno bardziej usposabia mnie do odpowiedzialności na życie porządne, ale jakbyśmy powiedzieli odpowiedzialność, czyli my mamy ogarnąć rozumem sferę, płciowość, płodność, to są nierozerwalne terminy, o tym za chwilkę jeszcze. Mamy zrozumieć, jak wygląda nasza płodność. To nie jest zadanie dla kobiet. To facet powinien w pierwszym rzędzie, oczywiście kobieta musi dostarczyć informacji, tak? Wczoraj była mowa troszkę o metodach naturalnych. A więc to facet powinien być guru w tych sprawach. On powinien liczyć do 3. Dlaczego on? Drogie panie, no bo wy macie mnóstwo wątpliwości zawsze. A może to nie 3, tylko 2,5? A może ten śluz nie był śluzem, tylko jakimiś upławami? A może ta temperatura podskoczyła dlatego, że trochę dłużej spałam? A może dlatego, że poprzedniego dnia wypiłam kieliszek wina? Tysiące mórz się pojawia i tysiące wątpliwości. A jak facet to bierze w swoje ręce, to ona się nie musi niczego bać. To jest jego sprawa, bo to jest jego odpowiedzialność. Dużo łatwiej mężczyźnie zrezygnować ze współczucia, dopasowując je do planów prokreacyjnych wtedy, kiedy on od rana zrobił jedną kropkę i wie, w jakiej jesteśmy sytuacji. A jak żona to w tajemnicy prowadzi? W pisemkach dla kobiet. Są podpowiedzi na zieloną, na czerwoną stronę poduszeczkę, wolno, nie wolno, piesek dopuszczony, niedopuszczony. No kurczę, najgorzej mężczyzna znosi traktowanie jak zwierzątko. My, drogie panie, też mamy swój honor. Jesteśmy rozumni. Im więcej powierzymy naszemu rozumowi, tym my bardziej rośniemy. To też jest metoda wychowywania. Mężczyzna, jeżeli to przejmie, dużo łatwiej będzie mu zrezygnować ze współczucia, bo od samego rana wie, skoro nie planujemy w tej chwili poczęcia,
to dzisiaj na pewno nie, bo weszliśmy w fazę płodności, albo w drugą stronę. Skoro planujemy poczęcie, to nie, jeszcze za wcześnie, poczekajmy do końcówki śluzu, bo wtedy będzie większa szansa, szkoda marnować plemników, no bo dokładnie tak to wygląda. Produkcja plemników trwa gdzieś tam 72 doby, w najączach dojrzewają. Spójrzcie, jest codziennie, niektórzy małżonkowie planując poczęcie nie mają elementarnej wiedzy, spróżują codziennie, żeby nie przegapić jajeczkowania i nie mogą się doczekać dziecka. A zrobiliby powiedzmy 7 dni przerwy i okazałoby się, że nie ma żadnych problemów. Tak? Ta wiedza też mężczyzna jest potrzebna. I mężczyzna, który ma przejąć odpowiedzialność, to musi zrozumieć płodność i panować nad sobą, by móc sobą zadysponować. Teraz możemy współżyć, a teraz nie, bo takie są nasze rozumne plany. Co bardzo przeszkadza mężczyznom w tej dziedzinie? No zniewolenie. Zniewolenie seksualnością. Naprawdę, kochani, bez żadnej wielkiej moralnej winy tysiące chłopaków wpada w samogwałt. Tysiące. Bez takiego wyboru. Przeciwnie. Podpowiada im się to, że to jest normalne, że to jest zdrowe. Fałszuje się wiedzę, mówiąc, jak nie będziesz tego robił, to będziesz chory. Naprawdę takie rzeczy mówią ludzie z tytułami profesorskimi. Że to jest normalny etap rozwoju. Niedawno taką książkę, no, z porządnego środowiska wyszła na temat, psychologiczna książka. Ale tak na przykład tylko otworzyłem rozdział, gdzie była mowa o współżyciu płciowym, o seksualności w ogóle. I autorka mówi, że to niektórzy autorzy straszą młodych konsekwencją i przedwczesnego współżycia i samogwałtu. I potem ci młodzi przeżywają stresy. W zasadzie tych autorów trzeba by wymordować, tak? Jak oni mogą straszyć? Jeszcze mówią, że może nauk powstać. Co najmniej z setką chłopaków, więcej, rozmawiałem, którzy wpadli w nauk samogwałtu, dochodzili do obłędu kilkunastu razy dziennie. Mówię dziewczynom czasem, to jeszcze nie jest dyskwalifikacja, jak chłopak nad sobą nie panuje. Natomiast dyskwalifikacją jest, jak on się w tym rozsiada i mówi, że on to lubi. I on nie zamierza z tego wyjść. A jeszcze mężczyźni wpadają na pomysł, że wciągają w pornografię żony. A po jakimś czasie w ogóle nie może się odbyć współżycie bez równoczesnego oglądania filmu pornograficznego, bo na niego nic nie działa. Wspomniałem prawo znużenia, co bo ten czas słabszą reakcję. Jego ciało nie reaguje. Musi się dodatkowo jeszcze doładowywać. Jak się czuje żona przy mężu, który w czasie współżycia ogląda film pornograficzny, żeby móc w ogóle zareagować? A to nie są wymyślone sytuacje. I teraz znowu będzie, że Pulikowski straszy. Nie. Ostrzega. Bo widziałem za dużo cierpień z powodu nieładu seksualnego u mężczyzn. U kobiet też się nieład zdarza i to coraz częściej niestety. Tylko, że ten męski idzie bezpośrednio po linii reakcji ciała. Bardzo dynamiczna u chłopaka i bardzo łatwa do wywołania. A u kobiety częściej po linii fałszywych tęsknot. Może o tym sobie jeszcze powiem, ale może nie w tej chwili, bo byśmy dygresami rozproszyli treść, o której w tej chwili chciałbym przekazać. Także w ramach odpowiedzialności mężczyzna powinien pragnąć, a nawet jeżeli ma problem, czy z pornografią, czy z samogwałtem, zwykle to idzie w parze, to się wściec na siebie, tak zdrowo wścieknąć na siebie i nie mówić, że to nie ma znaczenia na nasze małżeństwo. To ma zasadniczy wpływ na małżeństwo i na sferę intymną. Powiem jeszcze trudniejszą rzecz. Mężczyzna, który miał w sobie w życiu etap związania z pornografią i całkowicie z tym wygrał, całkowicie to wyczyścił, w ogóle nie to, że nie ciągnie, bo będzie ciągnęło, tak? Obraz rozebranej kobiety może ciągnąć mężczyznę, pociągać do końca życia i nie jest to wyrazem jakiejś patologii. Natomiast co on z tym robi? Czy on idzie za tym, czy nie? Jeżeli potrafi całkowicie odciąć się od tych obrazów. Nawet z ciekawości nie zerkać na to. I już jest całkowicie wolny. Już nie ma ani samogwałtu, ani oglądania. Wręcz potrafi natychmiast wyłączyć jakikolwiek obraz, który mu się pojawia, który jest wątpliwy przynajmniej. Łącznie z reklamami. Panuje całkowicie nad sobą.
to musi wiedzieć, że w jego myśleniu, widzeniu sfery seksualności jest skaza. Jeżeli on będzie inicjatorem, czy powiedzmy scenarzystą akcji we współżyciu, to mimowolnie będzie gdzieś tam przywoływał obrazy, które oglądał kiedyś, 20 lat temu nawet. Będzie chciał odgrywać sceny. Naprawdę rozmawiałem z żonami, które po 15 latach normalnego małżeństwa, mówią o tym przypadku, kilku rodzic, nie pamiętam, trójka chyba, we wspólnocie żyli normalnie, szczęśliwie. Mąż zmienił pracę. To były lata temu, gdzie taką pornografia w internecie dopiero raczkowała, w ogóle internet i komputery raczkowały, tak. I koledzy w pracy mu pokazali, jak się korzysta z pornografii w internecie. I on dopiero zobaczył, o co w tym wszystkim chodzi. No, uwierzył tamtym. I zmuszał żonę do odgrywania scen z filmów pornograficznych. Żona z obrzydzeniem to odrzucała, z płaczem. On się wściekał na nią, że jest głupia, że nie chce być szczęśliwa, bo przecież on na własne oczy widział, jak tamte kobiety były szczęśliwe. Bardzo często mężczyźni z doświadczeniem pornografii oskarżają żonę, że ona jest nie w porządku, bo jakoś tam nie działa według schematów, które on sobie tam kupił z tamtych stref. Tak? Czyli mężczyzna, który miał takie doświadczenie, powinien szczególnie wystrzegać się tego, żeby tamtych pomysłów nie przekazać żonie, raczej bardziej pójść do szkoły żony na naukę, co dla niej jest miłe, fajne, przyjemne, a co jest niesympatyczne, nieestetyczne nawet, niesmaczne. No nie może być, przecież nie. A dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że powiedzmy mężczyzna uwierzy przekazowi ze świata, że oto wszystkie kobiety lubią brutali. No są takie przekazy, tak? Kobiety lubią brutali. I teraz powiedzmy, że żona jest nowoczesna i też uwierzyła, że normalna kobieta lubi brutali. I on co prawda nie jest brutalem, ale w sytuacji intymnej próbuje zachowywać się jak brutal, żeby być prawdziwym mężczyzną, a ona udaje, że jej to odpowiada, bo chce być prawdziwą kobietą. No takie są skutki fałszywej bazy danych. Dzisiaj problemem już nie tylko jest to, że mężczyźni mają chore wizje sfery seksualności, ale problemem jest to, że kobiety też zatraciły czucie, co jest w tej dziedzinie piękne i dobre. One same nie wiedzą. Dopiero jak się odwołają czasem do, co bym poradziła córce, to przytomnie mówi, nie, nie chciałabym, żeby córka tak robiła. Prawda? Ale dla siebie już jest tak zagubiona, że nie potrafi rozeznać, nie potrafi w sobie odczytać. Kobieta ma taki system wpisany w siebie, że wszystko tam jest zapisane, co trzeba. Żadnej lektury, żadnego instruktora nie potrzebujemy. Wszystko jest w kobiecie. Ale niektóre kobiety już nie mają do tego dostępu. Właśnie też przez lektury, przez erotyki różne, przez jakieś tam pisemka dla dziewcząt, opis swój pierwszy raz. Nie musi być prawdziwy, najlepsze prace nagrodzimy. Jak ona w to wejdzie, no to będzie fantazjować. No, nie napisze, że z mężem poślubia, bo przecież ją wyśmieją i nagrody nie dadzą. Zaczyna myśleć o swoim pierwszym współżyciu w formie patologicznej. Już ją mają. Już ma wypaczone myślenie na ten temat. Ona już nie poprowadzi męża w dobrą stronę, bo sama jest chora. No. Tak więc zobaczmy, w tym pierwszym wezwaniu mężczyzna odpowiedzialny za życie poczęte jest ogromna troska o to, żeby był ład w dziedzinie seksualności i żeby było po prostu szczęście, żeby była radość seksualna, żeby była nawet przyjemność seksualna, była udziałem małżonków. A my mamy swoje lepsze pomysły. To nie jest przypadek, że Jan Paweł to wysunął na pierwsze miejsce. Dlaczego? Bo rola seksualności jest odwiecznie wielka. Powiedzmy sobie nawet to, że wszystko, czym się różni kobieta od mężczyzny, to jest właśnie seks. Tylko my oczywiście zwykle koncentrujemy się na wycinku tym związanym z przekazywaniem życia, ale wszystko jest... Dzielimy się na dwie płci, inna psychika, inna struktura mózgu, inne funkcjonowanie, inna reaktywność na bodźce. Mnóstwo różnic naturalnych. Oczywiście potem w ramach płci jest ogromna zmienność osobnicza, ale są pewne rzeczy generalne po stronie kobiet, po stronie mężczyzn. Jeśli nie chcesz przegapić żadnego z naszych materiałów, zachęcamy do subskrypcji. O tutaj. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji na naszym kanale.